Elżbieta, Elżbieta przywiozła z Marsa. Ty zawsze z Marsa. Od Marsa. Z Marsa. Nie, no, to z Meksyku. Z Meksyku, z Meksyku. Z Meksyku. Już pędzę. Gdzie ta Ola? No tu na chorobę miejscu. Zamorduję cię, bo dałaś mi zły adres. Co? No bo dałaś mi zły adres. Nie masz troszkę. Wybuch jest tak, że wiesz. A co to? Na to się domyśliła. No. Bo to jest, wiesz, to jest 67. A to 84. Chyba, że chcesz je trzymać. Choć będziesz trzymała, to będzie dobrze wyglądała na zdjęciu. To serdecznie. Proszę Państwa, bardzo często mówi się, że to jest nadzwyczajna okazja spotkać się, ale dzisiaj to jest najbardziej nadzwyczajna z wszystkich możliwych, ponieważ otwieramy wystawę Aleksandry Jachtome. No, Aleksandrę Jachtome wszyscy znają. Wielka polska malarka, która kształtuje polską scenę plastyczną już od kilkudziesięciu lat. Proszę Państwa, wystawa jest dla nas szczególna, jako dla galerii też, dlatego że Aleksandra Jachtoma jest artystką galerii i pokazujemy ją niemalże cyklicznie, co 2-3 lata pokazywaliśmy jej nowe obrazy. Dzisiaj pokazujemy obrazy, które obejmują taką klamrą właściwie lata 60. i lata 2000. Więc stąd wybór obrazów jest taki bardzo różny. Są obrazy niektóre zaskakujące. Tutaj po mojej prawej ręce jest obraz 65 roku, który może się Państwu wydawać dość dziwny, jak na Aleksandrę Jachtome, dlatego że przyzwyczaili się Państwo do obrazów, które powstawały już w latach ostatnich. Natomiast no, jeżeli bliżej popatrzeć, to ta wrażliwość na kolor, to genialne wyczucie skali i koloru właśnie jest typowe dla Aleksandry Jachtome. Za mną jest obraz z 67 roku, a więc tu widać pewnego rodzaju przełom, który się dokonał niemalże właśnie z roku na rok. Także w przypadku Aleksandry Jachtome to jest właśnie wielki ruch w stronę
abstrakcji, w stronę abstrakcji takiej, w której właściwie już decydującą rolę odgrywa kolor, bardzo wydawałoby się oszczędnie, dlatego że właściwie jest to już pewien program artystyczny Aleksandry Jachtomy przyjęty na następne dziesięciolecia, gdzie obserwujemy bardzo szczególne przejścia w walorze. To znaczy, wydawałoby się, że obraz jest w tym samym kolorze, a jednak zastosowanie właściwych artystce sposobów z posługiwaniem się pod malówką, czy z wielokrotnym nakładaniem barwy powoduje, że właśnie kolor jest tak niesłychanie subtelny, szlachetny, wyrafinowany i dzięki temu poznajemy Aleksandrę Jachtomę. To jest jakby jej sygnatura. No, ostatnie obrazy są już z XXI wieku, z dwóch dekad ostatnich. I tutaj widzimy też właśnie taki radykalizm Aleksandry Jachtomy. Radykalizm bardzo szczególny, właśnie polegający na takiej żelaznej konsekwencji. I no, proszę Państwa, większość z tutaj osób zgromadzonych jest za pan brat z twórczością Aleksandry Jachtomy. I chciałbym Aleksandrze podziękować za to, że namalowała te obrazy, ale chciałbym też podziękować wszystkim przyjaciołom tutaj zgromadzonym, którzy towarzyszyli jej już od lat. No, najdłużej Aleksandrę Jachtomę zna pan Zenek, który właśnie to jest wspomnienie dzieciństwa, ale jest tutaj też z nami pani Sławka Wierzchowska i Elżbieta Dzikowska, które towarzyszą już bardzo, bardzo wiele lat twórczości Aleksandry Jachtomy. Nie dość, że pisały i są wybitnymi znawczyniami jej twórczości, to właśnie także mogą smakować jej twórczość po prostu dzięki swoim własnym kolekcjom. Także chciałbym przywitać Państwa Nowaków, którzy właśnie też mają kolekcję prac, wybitnych prac Aleksandry Jachtomy. I proszę Państwa, no oczywiście to jest też coś takiego, że na ogół o artyście, o takim dorobku i o takiej drodze życia mówi się właśnie poczynając od studiów, a kończąc na różnego rodzaju nagrodach. Więc wszystkie nagrody możliwe, które właśnie funkcjonują w polskim świecie artystycznym, były przyznane Aleksandrze Jachtomie, także od Norwida po Cybisa. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły, to Aleksandra Jachtoma właśnie należy do takiego ekskluzywnego klubu polskich artystów. Artystów, którzy się zetknęli z różnymi środowiskami. Od Torunia po Kraków, prawda? Na całe szczęście osiadła w Warszawie. Także właśnie jest tutaj razem z nami. Także przyjaźnie Aleksandry Jachtomy, przyjaźnie artystyczne, właśnie które często były bardzo taką ważną dla niej inspiracją. No nie sposób wspominać wielu, ale chciałbym dzisiaj przypomnieć przede wszystkim Henryka Starzewskiego, z którym Aleksandra Jachtoma była zaprzyjaźniona i którego w pracowni bywała i który też, na co są świadectwa w postaci listów i w postaci różnego rodzaju notek Henryka Starzewskiego, był admiratorem twórczości Aleksandry Jachtomy. Także no, Stanisław Fijałkowski, którego dzisiaj też wystawę mamy w Warszawie i także właśnie z tego środowiska wielu artystów. Artyści tacy jak tutaj obecni, których chciałbym bardzo przywitać, Kodzi Kamodzi i Ryszard Gieryszewski, którzy też należą do tego pokolenia artystów,
którzy debiutowali w podobnym okresie i także współtworzyli kartę, piękną kartę polskiej sztuki współczesnej. Także witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym przy okazji też wspomnieć, że autorem aranżacji jest mój syn Konstanty Szydłowski. Także chciałbym też Państwa poprosić o współpracę, ponieważ pracujemy już od pewnego czasu nad takim wydawnictwem albumowym poświęconym twórczości Aleksandry Jachtomy. Więc prosilibyśmy o kontakty, bo chcielibyśmy zgromadzić jak największą dokumentację. Szczególne luki mamy o dziwo w latach 70., ale z lat 60. też właśnie no, istnieje duże zapotrzebowanie na pracę. Także mamy fotografa, który no, jeżeli za Państwa zgodą, dokumentowałby wszystkie prace, którymi Państwo dysponujecie. Proszę Państwa, no to jest ta wspaniała chwila, kiedy możemy po prostu poprosić autorkę o słowo. O, autorce trudno o słowo, no ale serdecznie Państwu dziękuję Stefanowi za te hymny pochwalne na moją cześć. A witam Państwa zaprzyjaźnionych wszystkich, kocham jak najserdeczniej i bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Być może ostatni raz. A propos ostatniego razu, to proszę Państwa, ostatni raz prawdopodobnie spotykamy się na wernisażu w tym miejscu. Dlatego, że galeria zamyka tutaj ten rozdział na Filtrowej i właśnie jesteśmy w trakcie pracy nad nowym lokalem. Będziemy na Wspólnej 53, czyli to będzie właśnie no prawie Wspólna Poznańska. Świetne tradycje. Niestety z parkingiem jest kłopot, ale będziemy się starać, żeby jakiś podziemny parking wybudować pod galerią albo coś tam. Ale żeby nie było ostatni raz to. Sorry, 100 lat na galerii. Ale to nie to w restauracji. Dobrze? No, także proszę Państwa, wystawa otwarta, cieszę się bardzo, że po raz kolejny i że właśnie zamykamy ten rozdział z wystawą Aleksandry Jachtomy. Zdrowie gości. Ja chciałbym tylko jeszcze dodać jedną rzecz. Przepraszam, że zabieram jeszcze słowo i że narażam na cierpliwość nasz fan zgromadzonych Państwa, dlatego że dodatkową oprawą tej wyjątkowej zupełnie wystawy i otwarcia będzie taki mały koncert, który będzie dopiero za jakieś pół godziny mniej więcej, jak jeszcze być może parę osób dojdzie. A także prosiłbym o nie wychodzenie tak szybko, jeżeli chcecie Państwo usłyszeć. To kwartet muzyków międzynarodowy, bo to jest meksykańsko-chorwacko-argentyński kwartet, gdzie jest akordeon, altówka, wiolonczela i skrzypce. Kwartet nazywa się Disorder Kwartet i to wynika stąd to wyjątkowe wydarzenie też, że sami muzycy, widząc twórczość Aleksandry Jachtomy, byli tak poruszeni tym, jak bardzo muzyczne są te obrazy, jak bardzo przemawiają do nich w taki synestetyczny sposób, gdzie światło zdaje się wibrować, gdzie te wszystkie kolory oddziaływują niesłychanie silnie na wyobraźnię kogoś, kto zajmując się muzyką ma tą wyobraźnię bardziej abstrakcyjną niż wiele osób z nas, które bardziej to widzi związane z przedmiotami, z czymś, co daje się zidentyfikować dużo łatwiej i wziąć do ręki, prawda? Także ja jeszcze zapowiem, kiedy będzie dokładnie ten kwartet grał. W każdym razie przedstawię już Państwu. To jest tutaj od lewej strony Max Bower z Argentyny, Martina Jembrisak z Chorwacji, Gilberto Bautista Ortiz
I Alejandra, która tam w rogu się schowała. To są bardzo utalentowani muzycy mieszkający w Warszawie, którzy wybrali sobie właśnie na mieszkanie to miasto. Także zapraszam do pozostania i nie uciekania tak szybko. Jeszcze raz dziękuję ci. No i do widzenia. Do widzenia. No, kochanie. Teraz początek koncertu, który będziemy mieli, to jest Martina Jędryszak, która zagra solo na akordeonie, a potem będziemy mieli dalszą część programu muzycznego. To będą pozostali artyści, których już przedstawiłem, czyli Alejandra Bautista Ortiz, Gilberto Bautista Ortiz i Max Bober, który tutaj właśnie też jest z nami, będą grali utwory w konstelacji solo, trio i kwartecie. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania teraz.